Witam Was w kolejnej części Crash Bandicoot Ensign Trilogy. Co ciekawe, ten poziom na streamach, gdzie zdobywałem wszystkie klejnoty, udało mi się ukończyć za pierwszym razem. Będę dosyć zaskoczony, że to tak wyszło. Jak widać, wracamy do ruin. Nieco trudniejszej wersji, ale jak mówię, zdobyłem tutaj klejnot za pierwszym razem. Bez żadnej śmierci, chyba tylko miałem na początku jedną śmierć na samiutkim początku poziomu, ale nie było jeszcze wtedy checkpointa. O nie, dzikie włócznie. Nie ma takich numerów ze mną. Powinno pójść, myślę, że całkiem ok w tym poziomie. Nie jest on bardzo ciężki. Mimo wszystko, jest to dosyć łatwy poziom jak na trzecią wyspę. Zwłaszcza, że teraz jest to tylko do zdobycia klejnot zwykły. Więc nie muszę dbać o moje zdrowie. Ale mimo wszystko wypadałoby. Wypadałoby. A. To checkpointu jeszcze nie było. Okej. Nieważne. Wypadałoby dbać o swoje zdrowie, bo staną się takie okrutne rzeczy, gdzie będę musiał calutki poziom powtarzać jednak od początku, od pewnego momentu, bo checkpointy na to wygląda są dosyć daleko. Mimo wszystko. To jest takie utrudnienie tutaj. O nie, nie, toperzyki. Nie zezwalam na takie traktowanie mnie. Dobra. Nie zginąłem. Może tutaj za chwilę jakiś checkpoint się znajdzie, jeśli przejdziemy ponownie przez ten fragment. Tylko tym razem uważając na te oto włócznie. I na ten ogień. Piekielny. Tutaj jest, no właśnie, głowa Cortexa. I checkpoint. Ten pająk wraca po jakimś czasie. Więc od razu po niego chodźmy. Okej, Tauna. Oj, nie wziąłem Koko. Nie wziąłem Koko. Znowu. Znowu o tym jakoś tak zapomniałem. Dobra. Zobaczmy, czy to TNT zostało. Zostało, bo detonowałem je po zdobyciu checkpointa. Albo raczej, no, wskoczyłem na nie, ale zanim wybuchło, uruchomiłem checkpoint. W jedynce zwykłej te skrzynki, wszystkie by tam wtedy występowały. Ponownie. Ponownie by się tam znajdowały. Okej, tutaj coś mi nie idzie, chwilowo. Trzeba to nieco zmienić. Dobra. Dobra, teraz będzie coś takiego. Okej, spokojnie. O, tam jest skrzynka, dosyć ukryta. Mogłem ją jeszcze zdobyć spokojnie w ten sposób. Bym do niej doskoczył. Dobra. Teraz czas na właśnie takie oto dzikie skoki po niebieskich platformach. Od niebieskich klejnotów. O, nietykalność. To dawno było. Przypuszczam. Ale udało mi się w końcu ją zdobyć. Po tak długim czasie mogę te skrzynki zebrać o wiele szybciej. Okej, tutaj jednak nie będę się śpieszyć. A nie, tutaj nie ma głowy. Chyba tylko jedna była. Właśnie tutaj przy tym niebieskim bonusie. Okej. Pyk.
Pyk. I dziękuję za żyćko. Kolejne. Tutaj nie muszę się cofać. Tam nie ma żadnych skrzynek. To są nietoperzyki. Dosyć. Okrutne. Dobrze. Przeżyłem. No właśnie. Umarłem. Przed checkpointem. O nie. O nie. No i tyle starania, żeby skakać po tych niebieskich platformach i poszło to wszystko na marne. Dobrze wiedzieć. I znowu tutaj problemy. Ale no, te czasy były też całkiem zabawne podczas streamów, bo jednak głowy Cortexa w oryginale. Trzeba je ukończyć za pierwszym razem, bo inaczej calutki poziom trzeba powtarzać od początku, bo to się... No, tego się nie da powtarzać. Żadnych bonusów nie da się powtarzać, więc... Ja. Przezabawna sprawa. Nie no. Bardzo nieźle Naughty Dog to zrobiło w jedynce. Na szczęście już w dwójce i trójce nieco poszli po rozum do głowy, że tak powiem. I trochę domyślili się, że nieco przesadzili z tym wszystkim. Na szczęście tutaj to studio, które jest odpowiedzialne za remake. Na całe szczęście nie zrobiło z tego jednej z najtrudniejszych gier po raz kolejny. Z czego oczywiście się bardzo cieszę. No te włócznie jakoś tak dziko. A czy ja mam tylko pojedynczą maskę? Czy mi się tylko wydaje? Chyba mam tylko pojedynczą maskę. Więc całkiem śmiesznie. A nie, chwila. Teraz... chyba... No tak, przecież obrywałem i mam... Dobra, coś po prostu graficznie się zepsuło i nie było widać, jakbym miał tą odpowiednią. Okej. Dobra, tutaj jest głowa Cortexa, którą trzeba rozważnie zebrać, ponieważ ta oto kobra mi w tym nieco przeszkadza. Bo jeśli bym ją zniszczył normalnie, to poleciałaby prosto na to TNT, co nie byłoby dla mnie zbyt korzystne. No i tutaj mamy takie magiczne przejście do ostatniej głowy Cortexa. Kiedyś się zastanawiałem, gdzie są te wszystkie głowy, dlaczego mam tylko jedną? A tutaj tak sprytnie jedna ukryta, a druga w bonusie niebieskiego klejnotu. Dobra, zobaczmy jak to będzie, jak to się potoczy. Pamiętam to. Najtrudniejszy będzie ten moment. O właśnie dlatego. Tutaj jednego życia nie zdobyłem. Tylko teraz muszę zebrać wszystkie skrzynki tutaj. A podczas streamu nie musiałem. Więc po prostu udało mi się to szybko przeskoczyć. Tutaj jednak muszę je zdobyć, więc ja. Ach! To też wybucha! Ta skrzynka. Więc bym musiał do niej podejść w pierwszej kolejności. Tak, żeby też nie wybuchnąć.
co, łatwe nie będzie. Na to wygląda. Oj. Przeskoczyłem. Aj, właśnie. Klucz nam odblokowuje tym razem drugą wersję poziomów ciemności, tą, która na streamach zajęła mi bardzo długo. Chyba najdłużej ze wszystkich poziomów. Teraz, jako że wiem, że będę mógł spokojnie zaczynać od checkpointów, to mam malutką ulgę. Malutkie odprężenie. Okej, jakoś to pykło. Trochę inaczej niż planowałem, ale jakoś to pykło. Dobrze. Dziękuję za kluczyk. Chyba nie da się go tutaj pominąć, więc o to się nie muszę bać. Nie zdobyłem tutaj nic. Tutaj po raz kolejny tak. Po raz kolejny coś takiego. Downa. Po raz drugi. Dopiero. Okej. Oj, tam jest koniec poziomu. Ale spokojnie. Uda nam się, mam nadzieję, do niego dotrzeć. Okej. Bonus towny. Dobra. Już się bałem, że nie mam wszystkich skrzynek, ale przecież tutaj będą ostatnie. Okej. Tutaj chyba będzie TNT ukryte. Dokładnie. Ucieczka. Tutaj możliwe, że będzie gdzieś życie. O, właśnie. Nie wiem, czy tam jakieś było. Pewnie tak, ale wybuchło. Aż temu Cortexowi się nie nudzi porywać tauny z tego miejsca po raz kolejny. Że też mu się to nie nudzi. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I dziękuję bardzo. To było piękne. 69%. Zmieńmy tę liczbę na nieco inną. Wow, to jest dobre. To z całą pewnością wygląda bardzo dobrze. Oj, zabawne będą time triale tutaj w tym, podczas jedynki. To będzie przezabawne. To będzie chyba największe wyzwanie w Crashu jedynce. Oj. Żeby zdobyć ten przeklęty 102%. Albo raczej 104, bo jeszcze przed tym przejdziemy bonusowy poziom dodany w tej oto grze, tej oto jedynce. A zanim pójdziemy tutaj, to wróćmy się do tego oto miejsca. Będziemy mogli zdobyć kolejny klejnot, tym razem po raz kolejny w ciemnościach, ale jestem dobrej myśli, przez to, że będą checkpointy, od których mogę spokojnie zaczynać. Tym razem. Ale zobaczymy. Zostały mi chyba... dwa kolorowe klejnoty. Poziom w ciemnościach ten... Znakomita robota. Poziom w ciemnościach... Ten, który będzie, który muszę przejść bez śmierci, powinien mi pójść raczej całkiem gładko. Wow, coś tutaj jakoś tak niezbyt łatwo mi doskoczyć. Pytanie czemu? Okej,
już nieco lepiej. No, muszę rozważnie skakać. O wiele bardziej rozważnie niż to prezentuję obecnie. Tak, tutaj podczas tych skoków też potrafiłem zginąć. Podczas moich dzielnych zmagań, podczas streamów. Dobra, teraz lecimy na poważnie. Czas na poważną grę. Ciekawe, co z tego będzie. Okej. Na razie nie jest tak źle. Tutaj zaczynają się problemy, gdzie muszę właśnie wykorzystać ten trik skoczenia w te oto miejsce. To szybko mi zgasło i... Tak. Po raz kolejny powrót do tego minusiego miejsca. Co ja robię źle? Czemu tak się dzieje? Co ja robię nie tak? Wszystko, mój drogi, wszystko. W skrócie mówiąc, wszystko. Po prostu nie potrafisz grać. I popełniasz takie dziecinne błędy. Tak to jest. Ty zabierasz się za grę, których nie potrafisz grać. Co ja za głupoty gadam? Oczywiście, że potrafię. No i teraz dotarłem tutaj bezproblemowo. No, czemu zwolniłeś, Crash? Czemu zwolniłeś? Dlaczego byłeś taki niemiły i zwolniłeś tempo? Good. Good job. Po raz kolejny. Dzieje się dokładnie to samo. Nie no, mam nadzieję, że nie stracę tutaj wszystkich żyć. Tak jak to w oryginale wystąpiło. Ja myślę, że jestem całkiem blisko tego. Tak, całkiem blisko, 82 żyćka. Lecimy. Musimy to zrobić. Dla dobra wszystkiego. Dla dobra sprawy. Dla dobra Tauny. Jej uratowania. Wow. Dzięki za ten skromny checkpoint. Dzięki, gro. Wcześniej tego tutaj nie było. Gra uważa... trochę słabo mu idzie. Dajmy mu malutki prezent. Tam był checkpoint. Dopiero ten prawidłowy. Znowu tutaj straciłem nieco tempa. Pewnie tutaj gra nie może mi dać normalnych masek, więc dlatego daje mi takie oto dary niebios. Bo maski tak już mam, więc tym razem postanawia, a walnijmy mu trochę checkpointów. Bo w sumie czemu nie? Ciekawe, ile tego będzie. Dobra. Pajączki, pewnie szczurki też wystąpią. Zobaczymy. Dobra, skok na pajączka, spokojnie. Wymierzyć. Checkpoint! I nie ma żadnych masek. Shit. Shit. O, dzięki! Dzięki, gro. Łaskawa jesteś, coś. Tylko... No właśnie. Wiedziałem, że to dosyć szybko zgaśnie. O, dobra. To trochę ułatwia sprawę. Nie zgaśnie mi to aż tak szybko. Bo trzeba skoczyć nieco
później, żeby doskoczyć. Lecimy. Wredne pajączki. Do zlikwidowania. A teraz... Teraz skoczyłem... Perfekto. Dobra. Mam nadzieję, że to nieco pomoże w mojej biednej i tak sytuacji. Ach! To jest idealnie nad tą platformą. Idealnie. Dobra. Tak się bawisz, Kro. Rozumiem. What? What? Jak ja mam to ominąć? Serio pytam, jak ja mam to ominąć? Na pewno jakoś się da. Tylko ty nie potrafisz. O, widzisz, tak się tego też nie robi. Udało się. Perfekt. Siedemdziesiąt dziewięć procent. Ładna liczba. Ładna. Okej. Okay. Co dalej? Dalej mi oczekuje... Okej, okay, już wiem. Trochę trudniejsza wersja poziomu, który był pierwszy na tej oto wyspie, na trzeciej. I całkiem zabawne jest to, że mogę ten poziom ukończyć od tak. Tak po prostu. Przez to, że mam zielony klejnot. Ale jako, że chcę zdobyć wszystkie skrzynki, no to nie będzie tak łatwo. Będziemy musieli jednak ten poziom całkowicie ukończyć. Okej, jeśli skoczymy tam na dół, no to... uda nam się przejść do bardzo ciężkiego poziomu, bardzo ciężkiej części tego poziomu i będziemy musieli to zaliczyć. Co i tak zrobimy. Ale jeśli skoczymy na tą zieloną platformę, to po pierwsze dostajemy masę żyć. 99 żyć. Dziękuję bardzo. I pyk, koniec poziomu. Ale no... my oczywiście wracamy tutaj. Ach, mogliśmy tak bardzo tutaj przejść, ale... wziu, trzeba tak spaść. Prawie na sam dół. Więc... ogólnie śmiesznie. Wspinaczka tam z powrotem... może nam trochę zająć, ale no, musimy. Nie ma wyjścia. Tylko mam nadzieję, że nic nie pominę. Ten poziom udało mi się przejść bez śmierci, podczas zagrajmy z oryginału. Ale jest tutaj bardzo ciężki moment, który jakimś cudem udało mi się właśnie zrobić podczas tego zagrajmy. Tutaj wątpię, że mi się uda za pierwszym razem. Ten wyczyn to jest tylko jednorazowy wyczyn, więc nie musiałem wtedy robić tego na streamie. Ale zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Tutaj te dzikie rury, które próbują mnie oparzyć. I tak jest gorąco, gdy sobie skaczemy między nimi. Ale okej, okay. Tutaj już skakanie nie było wskazane. Oj, to było już troszeczkę zbyt nisko. O, tutaj chyba prawie jesteśmy już nieco wyżej, bo to miejsce widziałem. To był dobry ruch taktyczny. Nie ma co. To też był bardzo dobry ruch taktyczny. Dobra. Jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek masek i ogólnie jesteśmy pozbawieni życia.
Jak to tam w ogóle w tę stronę? Jak to w ogóle tam działa? Będę musiał to dokładnie zbadać. Bo coś nie pykło, coś tak bardzo nie pykło. Okej, spokojnie. Ledwo tutaj to robię. I gdzie jest Coco? Dlaczego nią nie gram? Nie wiem. Wy mi powiedzcie. Dobrze. Za chwilę pogramy sobie Coco. Na spokojnie. No i znowu lecimy nieco niżej. Super. Czy tutaj jest pułapka, czy jeszcze nie? Nie, tutaj jest sporo owoców Wumpa. Dobra, tutaj nie ma nic niebezpiecznego. To dobrze. 99 żyć ponownie. I dostałem w ogóle achievement niedawno za zdobycie 99 żyć. Całkiem milusio. Okej, tutaj jest pułapka. A tutaj... dzikie skoki. O, to miejsce też było widoczne podczas jednego lotu platformą. I tutaj chyba za chwilę będzie ten dziki... skrzynkowy skok do wykonania. Więc... lecimy. Tak. Więc to zrobiłem na Zagrajmy za pierwszym razem. Na Zagrajmy oczywiście z oryginału. Teraz nie udało mi się powtórzyć tego wyczynu. Ale... jakie to szczęście, że nie muszę o to bardzo dbać. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.